Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i no widzimy się znowu w grze Elden Ring. I tak, z całym wstępu jesteśmy tam, gdzie ostatnio zakończyła się nasza przygoda, czyli w Katedrze Zapomnianych, po tym jak odsłuchaliśmy prośby od Melny, żeby nie iść tam po płomień chyba szaleństwa, tak to się nazywało. Tak czy inaczej, nie zmieniało się nic i dziś będziemy grać z sztuką suchego liścia. Ale stwierdziłem, że nie będę zmieniał sobie pancerza, bo jednak ta obrona, jaka by nie była, i tak się zawsze trochę przyda. Tak, jak tak w sumie pomyślałem, to dzisiaj zostawiamy, jak to się nazywało? No, zostawiamy obszar gry podstawowej i w sumie co? Dobre pytanie. Może zobaczmy sobie to miejsce. Te pochłonięte ruiny. A jak się tym zajmiemy, to będzie można jeszcze zobaczyć, co się tutaj kryje, bo no jednak, bądź co bądź, wypadałoby no, wiedzieć, gdzie co, jak, kiedy, po co, na co, za co i tym podobne. No ale dobra, żeby się po prostu nie skupić za bardzo na gadaniu głupot, lećmy już szybko. I ho. Jest to to miejsce, w którym Dane niestety poległ. Dobra. Zobaczmy w takim wypadku, co to miejsce sobą prezentuje, poza tym, że jest pełno oczywiście cienistych, zwykłych chłopków, ale wszyscy i tak będą mi przerywać równowagę, dlatego, że są to zwykłe chłopki. Co szczęście przynajmniej nie są jakoś szczególnie wytrzymali. Tak naprawdę jedna zaleta tego wszystkiego. Tak, nie powinienem w sumie używać butelki. Powinienem po prostu żywotność bestii zarzucić i iść dalej. Ale dobra. Może pomimo tego błędu nie będzie aż tak tragicznie. Tak. Jak na razie nie wygląda, żeby tu było cokolwiek. Nie wygląda na to, żeby tu cokolwiek miało być. Dobra, zostawmy go w spokoju. Może jednak się myliłem? Okej, okay, talizman rozbitego kamienia. Co tak właściwie jest? Poza tym, że talizman zwiększa moc umiejętności kopania i stąpania. Okej. Ciekawe. Wrestling po prostu, inaczej tego nie umiem nazwać. Pytanie tylko, czy ja tam mogę bezpiecznie zeskoczyć. Pewnie jakoś się tam da dojść, ale wątpię, żeby tutaj skacząc, więc... A może odpuśćmy. I swoją drogą, ciekawe, czy... Działa to też na ataki z broni, tak jak sobie myślę. Jeśli tak, to zdobyliśmy ciekawy talizman dla samego stylu gry, reprezentowanego częściowo przez właśnie sztukę walki suchego liścia. Od tutaj, no bądź co bądź, trochę ataków z nogi mamy. Prawda, nie jest tylko wystarczająco dużo, żebym to pewnie chciał nosić na dłuższą metę, ale kto wie. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że będziemy grać tym właśnie bardziej niż, jak to się nazywa, niż damom. Nie jest to nic złego, żeby nie było. Bardziej chodzi o to, że jedne osoby, które dały mi znać, co prawda prywatnie, a nie znowu w komentarzach, chcą właśnie widzieć to, chcą widzieć mój rozwój jako takiego duchowego wojownika. Przejął trochę rolę Dane'a po tym, jak no niestety Dane'a już nie ma. Więc, no, jak mówiłem, chcę usłyszeć w komentarzu, co preferujecie. Dostałem odpowiedź osób, które śledzą serię. Co prawda, no, jak mówię, nie w komentarzu, więc mógłbym powiedzieć, a to się nie liczy, ale... Ale no. Skoro mi dostaję w komentarzach, tak jak prosiłem, to takie odpowiedzi też mogą być. I nie, żeby coś nawet tym dostało w komentarzach, to też bym uwzględnił. Ale tak. O.
W sumie zobaczmy tą wieżyczkę tutaj, bo tak się trochę wyróżnia na tle tego wszystkiego. Okej, może nie wieżyczka, ale widzimy kolejne wzmocnienie dla popiołów, czy tam prochów ducha. O nie, tylko nie ten dziad. Super. Super, po prostu. No i tak, jeśli mówię tylko nie ten dziad, to nie pamiętam, czy pokazywałem, czy tłumaczyłem, ale blisko miejsca, w ogóle w którym się zaczyna DLC, można spotkać takiego. I co, trochę się z nim namęczyłem. Nic nie dostałem z tego, co jest smutne. A z drugiej strony, można było się spodziewać, że nic nie dostanę. Tak czy inaczej. No, po prostu nie pamiętam, czy wam go pokazywałem, czy nie. Może nawet pod koniec epizoda pokażę, gdzie jest. Bo czemu by nie? A na razie musimy tam iść odzyskać nasze dusze. Są w sumie dusze, runy. Też tak naprawdę, czym są te runy, to nie wiem, czy kiedyś było mówione. Może to jest dosłownie o podobnym jakby znaczeniu w tym świecie, jak runy, znaczy jak właśnie dusze w mrocznych duszach. Tak oficjalnie to chyba naprawdę nie kojarzę, żebym gdzieś sprawdzał, jeśli sprawdzamy, bo gdzieś to było mówione, to niestety no nie pamiętam. Ale dobra. Tutaj ten dziad jest. I wow! Jestem w stanie przerwać niektóre z jego ataków. To jest zaskakujące, bo nawet dama tego nie była w stanie zrobić. A tutaj nasze kopniaki są w stanie. No dobra. Gin. Okej, nie zginął. Ale przynajmniej go udało się wytrącić. I tak, definitywnie ten przeciwnik jest już taki bardziej z elitek polowych, bym powiedział, niż takich standardowych, bo no dużo ich nie ma, chyba. Jej, pies mi zaczął wyć bez powodu, super, jak ja to lubię. W szczególności w momentach, w których nie mogę nic z tym zrobić, tak jak teraz, w trakcie pojedynku z tym dziadem. Ciekawe, o co w tym razem może chodzić, bo no nie. Rozproszyłem się trochę psem, ale tak, ogólnie mówiąc, no pies mój jest znany z tego, że lubi śpiewać bez powodu, więc tak. To, że zaczął śpiewać, nie oznacza nic. Może to oznaczyć coś takiego jak to, że ktoś zadzwonił na telefon komuś u nas w mieszkaniu. Może to oznaczać, no nie wiem, w sumie nie wiem co więcej. A, dobra, może to oznaczać jakąś piosenkę, bo ten pies jest tyle dziwny, że uwielbia śpiewać do prawie wszystkich istniejących piosenek, które usłyszał. Może to oznaczać, że w telewizji dzwoni telefon. On na takie rzeczy też potrafi zaczynać swoje serenady. No, dużo tego jest. Więc, no, mówiąc najdelikatniej, nie wiem, co tym razem sobie zdecydował. Ale za to przypadkowo, ale udało się znaleźć przejście tutaj do podziemi. Okej. Okay. Chcesz mnie atakować? No dobrze, piesło. Cieniste zombie piesło. Odsuńmy się od niego. Narzucimy to. Aha! Czyli jak zaczną chcieć atakować, to już pochodnia na bestie ich nie zatrzyma. Warto powiedzieć. Tak, znaczy, może im wyciągniętą i tak chyba w danym momencie nie będę. A i tak, no. W sensie w tym momencie i tak nie powinien chyba za bardzo czarować. W sumie to czary jedne, które mam tutaj. To dosłownie wzmocnienia, których no nie ma co rzucać teraz. Mają krótki czas trwania. Leczenie w sumie właśnie mam tutaj też. O tym nie pomyślałem wcześniej, jak no zawsze takie
A trochę podbicie sobie zdrowia może być dobrym pomysłem. Co my tu mamy? Złoty róg. A czy żeby to było jakieś coś tutaj znowu? Nie, to może tutaj coś? Też nie wygląda na to, czyli jakiś materiał po prostu. Ten życie. Złoty róg, złoty róg. Też nie? Ja ślepy jestem? Czy naprawdę tego złotego roga nigdzie nie ma? Nie wiem co, jakiś ulepszacz? Nie, nie ma tutaj. Przedmiot kluczowy? Też nie? Dobra, trochę za szybko tym przeleciałem, bo że pominąłem. Nie, dobra, nieistotne. Czymkolwiek byłby ten złoty róg. No ja go nie umiem znaleźć. No to idźmy dalej przed siebie w sumie. Tak, tu jest chyba zejście do tego miejsca, o którym myślałem ostatnio. Aha, może. Widzę tu jakąś skrzynię, co zawsze brzmi zachęcająco. Gorzej tylko, że jestem tutaj ci tacy inni dziady. W sumie, jeśli już muszę się z nimi bić, to no tym razem warto zarzucić wzmocnienia. Wszystko, co pomoże mi przetrwać starcie z nimi, jest bardzo mile widziane. Są jacyś szczególnie może najpotężniejsi, ale potrafią właśnie irytować swoimi tymi pociskami. W ogóle chciałbym takie coś też mieć. Ale problem w tym, że nie wiem, czy to się da dostać. Chociaż symbol sugerował, że to działa jak inkantacja, więc może gdzieś coś takiego jest. Ale okej, nie przejmujmy się tym na tę chwilę. Zamiast tylko zobaczmy, co my tu mamy. Naprawdę, gro? Naprawdę? Powiedziałem tylko, że to potrafi irytować, że chciałbym to mieć. Gra na to... Okej, gościu, jak tak chcesz, to proszę. Dobra, teraz zobaczmy, czy to jest zaklęcie, czy inkantacja. Podejrzewam, że inkantacja, jak mówiłem. Nie jestem pewien. I 22 wejary, okej. Okay. Wymach ramienia wypuszcza serię złotych łuków. Magia inkwizytorów zwierząt, używana w postaci spiralnych inkantacji. Wymach ramienia wypuszcza serię złotych łuków. Ładowanie zwiększa moc. Przypnę kolce. Powszechnie znany symbol brutalnego przesłuchania. Okej. Okay. Będę musiał sobie to dokładniej przejrzeć później. Ale zapowiada się fajnie. Ciernisty słonecznik. To akurat jestem 90% pewien, że będzie materiałem. No ale hej, nowe jakieś fajne zaklęcie. Może. Może ta inkantacja naprawdę będzie cenna, przydatna, zdatna do użytku. Kto wie. No, ogólnie tak, aż tak szczególnie się na to nie cieszył. Po prostu znam już życie inkantacji ofensywnych. W sumie z Dark Soulsów, w szczególności drugich i trzecich. Nie wiem, że potrafią być nie najlepsze. No i potem są też te całe eldeńskie gwiazdy, które też są totalnym badziewiem. Aha, jesteś w jakimś nowym miejscu. Wioska Bonny. Czekajcie, Bonny. Im to mówię, ale nie pamiętam co. Dobra, nieistotne. To co jest jednak bardziej istotne, to czy możemy? Nie możemy, potrzebujesz więcej niż 3 nasiona. Okej. Okay. W takim wypadku zabierzmy na razie czarny płomień i zobaczymy sobie, jak będą działać te złote łuki. Dobra. Nawet nie ma co czekać. Zobaczmy. Okej. Okay. Czyli 3 łuki wystrzeliwujemy. I podczas ładowania nie można się poruszać. Okej. Okay. To zaraz znajdziemy może jakiegoś przeciwnika, to zobaczymy, jak to damage'owo będzie stało. O! Cieniscy dziad. Jak mówię, najwięcej co być nie będzie chyba. Ale mogą mieć po prostu odporność sporą. Albo to zasługa tego, jaką niską mam wiarę. A sprawdźmy tak dla odmiany włócznie błyskawic.
Okej, to jest chyba kwestia tej odporności, jak tak patrzę. Albo może naprawdę to nie jest najpotężniejsze. Tak czy inaczej... Dla mnie jest to nadal fajny dodatek do mojej kolekcji. Na pewno będę finalnie chciał tego sobie poużywać w jakichś może fajnych sytuacjach czy coś. Jeszcze zobaczę, ale podoba mi się ogólnie. Aha! W pudle też byłeś? Dobra. Okej, dużo ich tu. To może stanowić spory w sumie problem. Ale trzeba by na pewno... Jeśli będę podchodził do tego wystarczająco spokojnie i ostrożnie, może uda się ich wyeliminować bez zginięcia. Przez bez zginięcia się mam też na myśli bez picia butelki, chociaż dobra, co mi tam szkodzi. Jedna butla w tę czy we w tę, dużo co nie zmieni, i tak mam aż 11 łącznie. Wszystkie są na zdrowie. No, na ten moment jakoś tak nie czuję potrzeby na butelki many. Kiedy zdobyłem ten fajny talizman. Dobra, zobaczmy przy okazji, co tutaj mamy. Zniszczony run. Czyli tak jakby ten najsłabszy z runów, tylko że na standardy DLC-ka stworzyli inną wersję. Szczerze, to jest nawet dla mnie wielkim, fajnym plusikiem, że tutaj po prostu nawet takie prosta rzecz jak te najmniejsze runy, które, no, zróbmy to powiedzieć, są śmieciami. Coś jak mknące dusze. Chociaż nie pamiętam, w której części Dark Soulsów to było, może nawet we wszystkich. Ale tak, mknąca dusza, przedmiot, który daje tyle, co i nic. A ja mimo wszystko zawsze się cieszyłem, jak je dostawałem. Ale ja myślę, że byle pierdoły w takich gierkach. Więc tak... W sumie tutaj można iść dalej gdzieś. Ale czy ja chcę iść dalej? Niekoniecznie. A, i łyknijmy przy okazji butla. Regenerko, regenerką, ale no, nadal lepiej mieć po prostu. O, hołeła! Nad Swoitys. Okej. Okay. Całe szczęście ma zerową równowagę. Tu chodzi w samych gaciach chyba? Tak. W sumie tak, nie. Jedne co tu ma głowę zabandażowaną, chyba? Nie podoba mi się jednak to, co on tu robi, więc zobaczmy, jak z tym sobie poradzi. Nawet naprawdę chyba po prostu ma słabe obrażenia i tyle. Skoro nawet ktoś, kto jest w samych gaciach, prawie nie dostaje od tego obrażeń. Chyba, że nie wiem, to może mieć jakąś właściwość taką jak... Przykładowo, może ma... Po prostu wielką ten... Wielkie przerwanie akcji, czy coś. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej... Musimy pokonać tego tutaj nad Swoitysa. Jeśli zginę, to naprawdę się załamie tym, jak ja bardzo nie umiem. Chociaż to może być zasługa tego, że dzisiaj znowu stwierdziłem, że będziemy właśnie bawić się w... w walkę bez broni. Nie, żeby to było coś złego, naprawdę. Ale po prostu... Pomimo tego, jakie to ogólnie świetne jest, tak... No, muszę być szczery z wami. Nie do końca umiem jeszcze tym walczyć. Zresztą tutaj widać. Gdybym mógł damę wyciągnąć, pewnie bym poradził sobie wielokrotnie lepiej. Okej, wniosek następujący. Ma większy zasięg, niż by się wydawało. No i bije bardzo dużo. Jakoś będę musiał tutaj tego dziada pokonać. Nie powinno to być ogólnie mówiąc trudne. Jedyne co tylko to muszę być po prostu na tyle... Nawet nie tyle co ostrożny, co rozważny, żeby nie dać się obijać niepotrzebnie.
No i wyeliminować oczywiście tych tutaj... jak powiedzieć cienie, bo... ciężko mi ich nazwać czymś innym niż cieniami. No tak, dosłownie, najłatwiej mi ich nazwać cienistymi osadnikami po prostu, czy tam jakimiś cieniami... pospólstwa. I w sumie to chyba najlepiej oddaje to, kim są, czym są i tak dalej. Oczywiście będę musiał... jakby... może poszukać konkretnie określenia na nich oficjalnego, bo jak wiadomo, każdy przeciwnik, albo prawie każdy... nie wiem... ciężko stwierdzić. No jak mówiłem, prawie każdy przeciwnik po prostu ma jakąś tam oficjalną nazwę. Kwestia tylko, jaka ta nazwa jest. Super, super po prostu. To nie jest mój dzień na Elden Ringa, naprawdę. Więc może po prostu... gdzie są te runy? Okej. Może po prostu na razie... weźmy runę. I teraz tak... próbujemy jeszcze się zmierzyć z tym dziadem. Ale... zanim to, to muszę je wydać. Oboję się, że stracimy inaczej. A... no nie będę też ukrywał. Jak mówię, mój cel to obecnie dobić 30-30. Więc będę inwestował porówno w siłę, zręczność. Przy czym oczywiście wiem, że siła jest cenniejsza, jeśli będziemy grać pod damę. Ostatecznie, bo tak, no... trzymanie broń w dwóch rękach powoduje, że mamy siłę liczoną o 50% więcej niż rzeczywiście jej mamy. Czyli przykładowo zamiast 30 punktów, to do skalowania broni w obu rękach będzie dodawane 45 punktów i tak dalej, no. Więc... co? No ale w przypadku tego, czym się teraz posługujemy, nie ma różnicy pomiędzy siłą i zręcznością, a zręczność ma jedną inną cechę, która jest trochę przydatniejsza. A otóż zręczność wpływa, jak już wspominałem też niejednokrotnie, nie wiem w jakim stopniu i jak dużo to poprawia, ale no na szybkość właśnie rzucania zaklęć i inkantacji. Więc prawda jest taka, że nawet jeśli używam ich tylko raz na jakiś czas czy coś, to zawsze, przykładowo teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że mam tutaj tych wrogów, muszę szybko uciec się podleczyć, bo nie mam przykładowo niczego, to każdy pojedynczy punkt zręczności, który mam, będzie to trochę przyspieszał względem tego, gdybym go nie miał, więc te. Siłę i zręczność bym teraz wziął trochę równo, może z niewielkim priorytetem dla zręczności, jeśli będziemy iść drogą tego jakby właśnie poszukiwacza prawd duchowych i tak dalej, czyli pod sztukę walki suchego liścia i tym podobne rzeczy. Natomiast jeśli ostatecznie pójdziemy po damę, to siła będzie trochę bardziej priorytetyzowana. Przecież, no będę powtarzał to, co ciągle mówię. Na razie wszystko wskazuje bardziej na... no na to, że będziemy grać jednak pod te... no to, czym teraz tutaj walczę, więc... no nie, kolejny cienisty... no nie mówcie, że ja tutaj zginę od razu. Ciekawa sprawa. Jesteśmy w podobnej sytuacji. Ten, kto pierwszy uderzy, ten będzie przewracał swojego oponenta. Bardzo niebezpieczny dla mnie. Dla niego nieszczególnie, bo oczywiście mimo tego, że jest w samych gaciach, i tak życia ma zdecydowanie więcej niż ja. Ten nadsłoity z cały. Całe szczęście, nawet jeśli ma więcej życia od nas, to nadal możemy to jeszcze ugrać. Tylko zanim coś, muszę się pozbyć tych tutaj. Bo mogą mu asystować, czy tego chcą, czy nie. Więc tak.
Drogą często ostrzy tego tasaka, czy co, tego noża, czy cokolwiek to tam jest. Ciekawe, co to w ogóle powoduje, jako tako. Może to jest jakaś animacja, może to ma jakiś większy efekt. Bo ogólnie mówiąc, kojarzę, że było coś takiego już w Dark Soulsach trzecich. Nie pamiętam, czy to tam zwiększało obrażenia, a właśnie tego noża rzeźnickiego, czy to po prostu powodowało, że tylko wtedy leczył życia przy uderzeniach? Czy jak? Osobiście nie pamiętam, prawda? Wiem, że coś było z tym takiego, że warto to było robić. I okej. Okay. Sytuacja jest teraz taka, jaka jest. Może się uda. Dobrze, dobrze. Pokonaliśmy dziada. Czyli za pokonanie dzieda za żadnej nawet nagrody nie ma. No Elden Ring. Ty to potrafisz mi czasami złamać tym, jakie nagrody rozdajesz za różne tutaj osiągnięcia większe i mniejsze. Może i jest to uzasadnione, że za niego nic nie ma, bo sam nic nie miał. A w końcu prawda jest jaka jest. My posiadamy przecież już ten nóż. Więc nawet noża nie można nam zaoferować jako coś nowego. Więc co, powiedzmy, że po prostu rozumiem, czemu tak jest i... Nóż rzeźnika z Bonny. Przepraszam bardzo. Barbarzyński ryk, ostrzenie klingi. Wielki nóż do mięsa stworzony by... Łatwo zbierać wszystkie ciało, ulubiona broń ogrzyczcy Anastazji, znanej z tego, że w przebraniu służki palców pożarła zliczoną liczbę zmatowieńców, przywraca bardzo małą ilość, gdy uderzy wroga. Tak, to było wcześniej tej... Nóż rzeźnika z Bonny. Inna rzecz, ale tak. Broń nadsuitysów z wioski Bonny. Ogromny taszek rzeźnicki, który służy do ćwiartowania ludzkich ciał podczas tworzenia wielkich słojów przechowywanych w więzieniach. Ta broń nie marnuje odebranego życia i przywraca bardzo małą liczbę życia, gdy często trafi wroga. Umiejętność ostrzenie. Potrzyj, aby ją naostrzyć i zwiększyć liczbę zyskiwanych punktów życia na swój ćwiczeniu narzędzia swojej profesji. Okej. Okay. Czyli... Mamy odpowiedź, jak to pewnie działało w Dark Soulsach trzecich. I... No nie mówcie mi, że tam... Ta... Kolejny. Okej, czyli Natsuitysi nie są niczym wyjątkowym, to są zwykli przeciwnicy w formie NPC-a. Ciekawe. Dobra, w takim też wypadku... szybko jeszcze się tutaj uporamy z paroma tymi. Jak się jego pozbędę, to chyba będę mógł już też kolejny poziom wykupić. I tak... Jeśli tak będzie... Sprawdzamy... A no, mogłem nawet bez tego, to tak. Szybko bierzemy jeden poziom w zręczność. I cóż. Mamy co prawda 28 minut. Ale powiedzmy, że... Zostaw ten odcinek jako krótszy. Właśnie głównie przez to, że tutaj... Powiedzmy, że tak, udało się właśnie coś tam... Co nieco zrobić, to jest jedna sprawa, druga... Stwierdziłem, żeby to właśnie wrzucał po dwa odcinki dziennie, przez to ile gier teraz różnych mi się nagromadziło. Więc po prostu odcinek Zelda nie musi być aż taki długi, żeby zapełnić pełen dzień odcinkowy mój. A i tak zrobiliśmy wystarczająco dużo, moim zdaniem, rzeczy, jak na no, czas, w którym to się zmieściło. Bo tak, no znaleźliśmy tę lokację, mamy nowego noża i mamy to coś, co prawdopodobnie może działać nam na... korzyść naszych technik walki. Ale tak czy inaczej, ja wam dziękuję bardzo za uwagę i cóż, do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku, który będzie prawdopodobnie jutro. W sensie tak myślę. Bo jeszcze nie wiem, jak rozplanuję te wszystkie rzeczy, które chcę tutaj wciskać. Bo po prostu pomiędzy też Eldena, Brutato i Talented, które no już trwają trochę. Zresztą spokojnie, Eldena na pewno dokończymy.
Natomiast nie wiem, jak to będzie z Talented i Bortato. Bo prawie tak powiedziawszy, to Talented mamy niby jakiś tam cel końcowy w postaci tego właśnie wyższego poziomu trudności, ale no Bortato, zanim ja przejdę wszystkie postacie, to mini długo, a potem jeszcze DLC, więc ja się zobaczę. Ale gwarantuję wam, że jak jutro nie będzie, to będzie pojutrze. I teraz już naprawdę, trzymajcie się, no i hej, hej.